Stefan Kraft. Oglądaliśmy go w Wiśle, potem problemy z koronawirusem, potem pamiętamy kontuzja pleców na Mistrzostwach Świata w Planicy, a on przyjechał, by zaatakować czołowe miejsce. Będzie z przodu, ale nie wyprzedzi Graneruda, nie wyprzedzi Eisenbichlera i myślę, nie wyprzedzi Andrzeja Stękałę. 125 metrów, chociaż gdzieś w tej, być może, pierwszej trójce może się Stefan Kraft zakręcić, bowiem dość mocno wiało mu z tyłu skoczni. Ponad prawie 0,7 metra na sekundę, z tego tytułu 8,6 punktu. 8,1, przypomnijmy, skrócony rozbieg, 15 platforma startowa, 16,7 punktu rekompensaty. Od wszystkich sędziów po 18. Z Granerudem nie wygra, ale w pierwszej trójce może się znaleźć Stefan Kraft. Sztab austriacki zadowolony. Ten skok zdecydowanie należy ocenić na plus. Jest na trzecim miejscu Stefan Kraft, spychając na czwarte miejsce Andrzeja Stękałę. O 0,3 punktu wyprzedził reprezentanta Polski. Kamil Stoch, dwukrotny zwycięzca turnieju czterech skoczni. Ten, który jako drugi w historii wygrał wszystkie cztery konkursy. Kamilu! I jest daleko, i jest pięknie, i Kamil Stoch potwierdza klasę. Miał przewagę nad Kraftem prawie 2 punktów. Skoczył dalej, 132,5. On skoczył dalej od Graneruda. On miał przewagi nad Granerudem 4,8 punktów, więc ponad 3 metry. Noty od sędziów, pojawiły się 19. Musimy mieć lidera, on musi prowadzić, Kamil Stoch. Wspaniale wraca do tej walki, z której ani na chwilę nie wypadł, bo czwarte miejsce po pierwszej serii, a teraz tak, tak, tak. Kamil Stoch musi być na pierwszym miejscu, tego nic nie zmieni. 132,5. No i porównujemy notę Kamila Stocha do Halvora Egnera Graneruda. To jest zwycięstwo z przewagą 8,2 punktu nad Norwegiem. Nie będzie zatem szóstego z rzędu zwycięstwa dla Graneruda. Nie wyrówna tych najdłuższych serii. Kamil Stoch, czwarty, co najmniej czwarty. Brawo Kamil, a zostało już tylko trzech. Filip Aschenwald, on skacze tutaj równo, skacze powtarzalnie, by pokonać Kamila. Musiałby jednak skoczyć 136 metrów, on ląduje bliżej. Już to oznacza, że Kamil Stoch na podium dzisiejszego konkursu, że Kamil Stoch w najgorszym wypadku będzie trzeci, ale ja wierzę, że ten znakomity skok w finale 132,5 metra Kamila Stocha, to jest skok, który może spowodować, czego życzymy Kamilowi sobie, by wylądował na najwyższym stopniu podium. Odjęta 0,1 punktu dla Filipa Aschenwalda. 127 metrów reprezentanta Austrii. I on będzie poza pierwszą trójką. On będzie dopiero na szóstym miejscu, a więc Kamil Stoch przed skokami Lindvika i Gegera na pierwszym miejscu. A Andrzej Stękała co najmniej siódmy. Najlepsza pozycja w karierze, szósta z Trondheim z 2016 roku. Blisko, coraz bliżej. Zostało dwóch. Mariusz Lindvik, najlepszy z Norwegów w tym konkursie. Pod narty wieje. Szybuje Lindvik, ląduje daleko, ale chyba nie na tyle daleko, aby wyprzedzić Kamila Stocha. Patrzmy na warunki, będzie miał odjęte 2,7 punktu. Sędziowie dali mu 17,5, 18 punktów, jest 135,5 metra. To oczywiście dalej od Kamila Stocha, ale pamiętajmy, że Kamil miał doliczone 4,7 punktu. On ma te punkty odjęte 2,3, to razem daje 7 punktów. Niższe noty za styl, dużo niższe noty za styl. Nie może Lindvik wyprzedzić Kamila Stocha. Nie może go wyprzedzić. Matematyka temu zaprzecza, a to jest nauka ścisła. Ale poczekajmy jeszcze spokojnie. Przewaga Lindvika nad Kamilem po pierwszej kolejce 2,5 punktu. Nie wyprzedził, nie wyprzedził. Przegrał o 3,1 punktu. Kamil wciąż na ciele. Został już tylko ten. Został już tylko ten. Mistrz świata w lotach, Karl Geiger. On miał przewagi 3,8 punktu nad Kamilem Stochem. I o sportowy losie. Teraz, by jeszcze zbudować dodatkowo napięcie, pojawiają się te podmuchy wiatru, które wykraczają poza przyjęty korytarz. Karl Geiger przed szansą
by w ciągu ostatnich 18 lat być trzecim Niemcem, który wygra na Schattenbergschanze. Zmuszony jest opuścić w tym momencie belkę startową. Za mocno wieje. Karol Geiger 15 razy w karierze na podium. 6 zwycięstw w tym sezonie. Był drugi w Wiśle. 11 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jeżeli chodzi o Kamila Stocha, pamiętamy tutaj 2017 rok i ten jego triumf, kiedy wygrał przed Richardem Freitagiem, a na trzecim stopniu podium stał Dawid Kubacki. Jedno jest pewne i to możemy już powiedzieć bez wątpliwości: 73. podium. Tylko czy 22. miejsce, czy 37. zwycięstwo, a więc tym samym zbliżyłby się bardzo poważnie, bo tylko 2 zwycięstw zabraknie mu do naszego arcy skoczka. Sandro Pertile. A nie, przepraszam, to Stefan Horngacher oczywiście. Teraz wszyscy, cały sztab niemiecki wpatrzony w ekran, który pokazuje, jak układa się wiatr. Markus Eisenbichler, on jest na 4. miejscu. Na razie prowadzi Kamil Stoch. Mariusz Lindwig jest 2. Granerud 3. Eisenbichler na 4. miejscu. I może się ten konkurs zakończyć tak, że tych 2 wielkich faworytów, Granerud i Eisenbichler, będą poza podium. Ale zadanie przed Karlem Geigerem z gatunku tych arcytrudnych. On musi w tej chwili wyrzucić z głowy wszystko i skoczyć co najmniej 136 metrów. Dynamiczne wyjście z progu, pojawił się padający śnieg i Karl Geiger ląduje w okolicach tej zielonej linii. I teraz pytanie, musiał skoczyć 136 metrów. Pojawiają się wysokie noty za styl. Podobnie jak u Kamila Stocha, są 19 w ocenie, ale Kamil, przypomnijmy, miał dodanych 4,7 punktu za wiatr. Odjęte 2,5 za wiatr ma Karl Geiger. Przeliczniki, przeliczniki. Patrzymy, patrzymy i będziemy czekać, podobnie jak cała reprezentacja Polski, jak wszyscy kibice i w Niemczech, i w Polsce, jak to się wszystko w tej chwili poukłada. 102,36,5 metra. Karla Geigera. Komputer pokazuje, żeby wyprzedzić Kamila Stocha, musiał skoczyć 138,5, a więc jak gdyby 2 metrów zabrakło do tego, by wyprzedzić reprezentanta Polski. No i pamiętajmy, Kamil miał 57 punktów, 3,19 od sędziów. Geiger tak wysokiej noty nie otrzyma, odpadnie 19, jedna zostanie 19 i 2 noty po 18,5 punktu, czyli będzie 56. Oczywiście Karl Geiger będzie na podium, Mariusz Lindwig również, Kamil Stoch także, tylko jaka kolejność? Kto? Czy Karl Geiger, czy Kamil Stoch? No szybciej, szybciej, szybciej. Ileż można czekać? Na litość boską. 288,3 to nota Kamila Stocha, a nota Karla Geigera 208,91,1 o 2,8 punktu Niemiec wyprzedził naszego skoczka. Karl Geiger wygrywa, Kamil Stoch po raz 73 w karierze na podium, po raz 20 na 2. miejscu, a Geiger, po 5 latach, kiedy triumfował tutaj Severin Freund, jest Niemcem, który wygrywa na Schattenbergschanze. Bo tak przyznam szczerze, patrzyłem na te wszystkie wskaźniki, na te wszystkie przeliczniki. 2,5 punktu odjęte, 136,5 metra. Kamil skoczył 132,5, 4 metry dalej wylądował Karl Geiger. 4 razy 1,8, bowiem 1,8 punktu to metr. No możemy tutaj liczyć w tej chwili, a rzeczywistość jest taka. Kamil Stoch na 2. miejscu, Andrzej Stękała na miejscu 7. Awans z 19. miejsca, więc o 12 pozycji przesunął się Andrzej Stękała. Czołową 10 zamyka Żyga Jelar. No i popatrzmy na różnicę, bo to wszystko w kontekście całego turnieju 4 skoczni. To zaledwie 1/4 tego wyścigu. Pierwsza 10 zawarła się w ponad 21 punktach. Oto 2. 10. Tam na 15. miejscu Dawid Kubacki, obrońca tytułu ze stratą 26,8 punktu. 3. 10 otwiera Piotrek Żyła, a zamyka ją Klemens Murańka. Tak przedstawia się klasyfikacja dzisiejszego konkursu. Oberstdorf przechodzi tym samym do historii. 29 dzień grudnia 2020.